Trójka pojawia się również w jego oznaczeniu modelowym. Przed Państwem Audi RS3. Przez długi czas na hasło hot hatch w wykonaniu grupy Volkswagena jednym z pierwszych skojarzeń mogło być słowo podsterowność. Płużenie przodem było przypadłością wielu modeli z tego koncernu, a było tym bardziej widoczne, im więcej mocy miał dany pojazd. Na nieszczęście dla Audi to właśnie RS3 była najmocniejszym hot hatchem od Waga, przez co to właśnie ona zgarniała najwięcej laurów w kategorii auto, które nie skręca. I niezmiernie miło mi ogłosić, że ten rozdział przechodzi do historii wraz z pojawieniem się mechanizmu o nazwie RS Torque Splitter. Auto dzięki niemu znacząco zyskało na zwinności, bo w zależności od wybranego trybu jazdy podsterowność jest albo minimalizowana, albo wręcz zamieniona w nadsterowność. Znacząco pomaga w tym też seryjny, progresywny układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu. Otrzymujemy z nim wyjątkowo bezpośrednie przełożenie, bo tutaj od oporu do oporu musimy wykonać tylko 1,8 obrotu, kiedy to w Mercedesie A45S musimy do tego dołożyć jeszcze ponad pół obrotu. Dzięki temu każdy, nawet najmniejszy ruch kierownicy skutkuje spontaniczną reakcją samochodu, a przez niewielką siłę wspomagania dzieje się to bez jakiejkolwiek nerwowości. Często też progresywne układy kierownicze chwalę za to, że pomagają przy manewrowaniu na parkingu. W RS3 jednak przez negatyw, powiększony rozstaw kół i szerokie opony, średnica zawracania urosła aż do 12 metrów, stąd raczej ten argument odpuszczę. Manewrowość tego auta tylko nieznacznie ustępuje autokarowi z przyczepą, stąd owszem, RS3 zyskała na zwinności, ale nieco innej niż ta, którą wykorzystujemy na parkingu. Najmniejszych uwag nie można mieć za to do silnika, który zachwyca na każdej płaszczyźnie. Z jednej strony w porównaniu do A45S Audi oferuje silnik słabszy o 21 koni, a lżejszy jest o zaledwie 15 kg. Z drugiej strony, choć oferuje taką samą wartość momentu obrotowego, to w Audi są dostępne od 2250 obrotów, a w Mercedesie osiągany jest od równych 5000 obrotów. W konsekwencji Audi będzie wydawać się bardziej zrywne, szczególnie w średnim zakresie obrotów, bez konieczności jakichkolwiek redukcji. I można by rzec całe szczęście, bo wbrew moim nadziejom, 7-biegowe DSG cechuje się pewną zwłoką na kickdown, która w 8-biegowej dwusprzęgłówce Mercedesa widoczna nie jest. Jedyne szczęście w tym, że sytuacja ulega pewnej poprawie, gdy przechodzimy w tryby sportowe. Reakcja na kickdown w trybie auto. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. I reakcja na kickdown, ale tym razem w trybie dynamic. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Poza kickdownem skrzyni tej trudno coś wytknąć, choć według mnie i tak czuję się znacznie lepiej przy agresywnej jeździe niż przy spokojnym bujaniu się po mieście. Wtedy skrzynia zdaje się być wręcz poirytowana, dlaczego jeździmy tak spokojnie. Zapomina, że w korkach oczekujemy nieco płynności i zdarza jej się czasami szarpnąć. Oczywiście mamy tu też tryb zmian manualnych, który na szczęście działa całkiem sprawnie i jeszcze bardziej angażuje nas w sportową jazdę. Wracając jednak do silnika, jego płuca generują fenomenalne przyspieszenie, które zdaje się być niewrażliwe na prędkość podróży. W rezultacie RS3 200 km na godzinę osiąga w okolicach 14 sekund, a więc ponad sekundę szybciej niż A45S. Do tego Audi obiecuje uzyskanie pierwszej setki w 3,8 sekundy i choć ten wynik sam w sobie byłby już fenomenalny, to jednak RS3 przyspiesza do setki jeszcze szybciej. I żeby nie było żadnych niedomówień, to jeszcze raz sobie spróbujemy zrobić. Potwór! Potwór, łomatko, je córko! Ale szo jest bestia! Producent obiecuje 3,8, a tutaj powtarzalne 3,5 robię. Matko kochana! Najlepszy roller coaster, na jakim byłem w życiu, autentycznie. Krótko mówiąc, ten silnik to najlepszy motor, jaki można było wsadzić do tego modelu. 3, 2, 1.
Dobra. 3, 2, 1. Ekspresowo. Jak wspomniałem w pierwszej części testu, wydech RS3 nie brzmi już aż tak agresywnie jak w poprzedniej generacji, ale warkot silnika w trybach sportowych i tak robi spore wrażenie. Poezja. Taka warcząca poezja. Zaskakuje też, że wbrew pozorom ten samochód potrafi być również cichy. Gdy przejdziemy w tryby normalne i ruszymy w spokojną trasę pozamiejską, to hałas w kabinie niespecjalnie odbiega od poziomu, który uzyskują normalne auta kompaktowe. Oczywiście odczuwanie bardziej rzuca się w oczy szum opon czy i tak dość basowe brzmienie silnika, niemniej pod względem akustycznym RS3 trzyma naprawdę wysoki poziom. Nieco gorzej natomiast wypada komfort resorowania, w czym sporą winę ponosi wyposażenie tego egzemplarza. Problemem jest fakt, że nie domówiono tutaj opcjonalnego zawieszenia DCC, które zachwalam w każdym aucie z grupy Volkswagena. Takowe kosztuje samo w sobie 6000 zł lub 11000 zł w pakiecie RS Dynamic Plus, które dodatkowo podnosi prędkość maksymalną do 290 km na godzinę. Dlaczego więc nie pojawił się w naszym egzemplarzu? Nie wiem. Seryjne zawieszenie nie ma możliwości, aby być chociaż trochę tak uniwersalne jak DCC, a że osiągi RS3 są piekielne, to zestrojenie musiało być sztywne. Jest to fajne przy szarżowaniu w zakrętach, bo nadwozie świetnie jest trzymane właściwego poziomu nawet przy wywoływaniu nadsterowności, jednak gorzej wypada, kiedy szaleć się nam nie chce. Przy miejskich nierównościach zawieszeniu brakuje sprężystości, a na autostradzie auto ma tendencję do podskakiwania. Jak chcesz znacząco podwyższyć uniwersalność RS3, to DCC traktuj jako must have. I teraz sprawdzimy sobie przejazd przez tory kolejowe. No, przede wszystkim komfort nie był najwyższy, akustycznie powiedzmy, że akceptowalnie. Z drugiej strony żadnymi słowami nie opiszę tego, jak niesamowicie dużo przyjemności daje to auto w zakrętach. Aż chce się niebezpiecznie dociskać gaz, aby sprawdzić, jak auto zacznie zacieśniać każdy kolejny łuk. Aż chce się co chwilę przechodzić w każdy kolejny tryb po kolei, aby sprawdzić, jak w każdym z nich napęd 4x4 będzie wpływał na zachowanie przy skręconych kołach. Aż chce się robić rzeczy, które uchodzą po prostu za brawurowe, aby potem ze zdziwieniem spojrzeć na kierownicę i zobaczyć tam znaczek Audi. Niemieccy inżynierowie mogą być naprawdę bardzo zadowoleni, bo to auto dzięki RS Torque Splitterowi jeździ w zakrętach jak $1 000 000. Pochwalić należy też fotele, które mają całkiem sensowny zakres regulacji i mimo mocnego wyprofilowania bocznego, na które wpłynąć akurat nie możemy, okazują się całkiem wygodne w dłuższych trasach. Dla mnie co prawda okazują się nieco zbyt szerokie, ale będzie to niewątpliwym plusem, kiedy jesteście osobą o nieco bardziej rosłej posturze. Gdyby tylko dobrać DCC, to auto z powodzeniem sprawdzałoby się jako normalny pojazd do jazdy na co dzień. Podczas jazdy irytowały mnie tylko dwie rzeczy. Pierwsza to drżące lusterko wewnętrzne, a druga to fakt, że któryś z elementów w okolicach szyberdachu przy mocnym wciskaniu gazu wpadał w rezonans. Niestety nie potrafię dojść do tego, który dokładnie, bo pojawia się to dość rzadko, ale mnie tego typu dźwięki wybitnie wkurzają. Poza powyższym nie ma w tym aucie nic, co mogłoby mnie w dłuższej perspektywie irytować. Wiem, że pewnie nikogo oprócz mnie to nie interesuje, ale w trzech słowach chciałem omówić spalanie, które potwornie uzależnione jest od waszego stylu jazdy. Zbiornik paliwa ma tu około 55 litrów i jeżeli będziecie tym autem wybitnie szarżować, to spokojnie opróżnicie go w okolicach 300 km. Spalanie, które auto wykręciło na jazdach testowych przez pierwsze 1500 km, wynosiło, uwaga, 18 litrów. Z drugiej strony jednak, jeżdżąc normalnie po mieście, jesteśmy w stanie zmieścić się w okolicach 13 litrów. W trasie jesteśmy w stanie zejść nawet poniżej 8. Jedyny warunek jest taki, że musicie faktycznie jeździć spokojnie. I na koniec naprawdę bardzo sprawnej drogi z Katowic do Szyrku. Średnie zużycie to 12,8 litra na 100 km. A teraz spalanie z drogi powrotnej ze Szczyrku do Katowic. Tu akurat były trochę większe korki, więc aż tak bardzo szaleć nie można było. Niemniej i tak jechaliśmy dość szybko w trybie Dynamic, a średnie zużycie to 9,7 litra na 100 km. Jeszcze większe zaskoczenie czeka Was, gdy uruchomicie tempomat, do czego przejdziemy za chwilę. Tym samym średnim spalaniem jesteście w stanie utrzymywać się w okolicach 10 litrów na setkę. Niemniej szczerze powiem, że do normalnej jazdy człowiek w tym aucie musi się naprawdę mocno zmuszać. Pomiar zużycia przy 90 z górki, na początku testu, o, włączył się nam silnik, na początku testu średnie zużycie to równe 6 litrów na 100 km i na koniec testu średnie zużycie to 5,3 litra na 100 km.
Pomiar zużycia przy 90 pod górkę. Na początku testu średnie spalanie to 6,6 litra na 100 km. I na koniec testu średnie zużycie to równe 6 litrów na 100 km. Przypomnę, 2,5 litra w benzynie i 400 koni mechanicznych. Pomiar zużycia przy 140 z górki. Na początku testu średnie zużycie to 10,2 litra na 100 km. I na koniec testu średnie zużycie to 8,5 litra na 100 km. Pomiar spalania przy 140 pod górkę. Na początku testu średnie zużycie to 8,3 litra na 100 km. I na koniec pomiaru średnie zużycie to 9,8 litra na 100 km. I spalanie, które uzyskałem teraz w trybie mieszanym, opowiadając za kierownicy, to 10,8 litra na 100 km. I spalanie stałego testu, podczas której jeździłem no raczej dość sprawnie, takim samochodem naprawdę ciężko jeździć spokojnie, to 12,3 litra na 100 km. Podsumowując, do prowadzenia RS3 naprawdę trudno się doczepić. Auto to istny gejzer niesamowitych emocji, a nowy napęd 4x4 robi z RS3 zupełnie inny, piekielnie szybki samochód. To auto skutecznie aspiruje do miana najlepszego hot hatcha, jaki możemy obecnie kupić. Witam Was serdecznie w naszej standardowej próbie, czyli próba hamowania awaryjnego przed pieszym. Zobaczymy, czy Audi RS3 mnie zauważy i czy samo zacznie hamować. Do dzieła! Dobra, się porozciągać trzeba, kurde, będę musiał uciekać przed auta. To... I zapraszamy. Niektórzy się ze mnie śmiali, że ja takim dziwnym krokiem to wykonuję, ale... O! Zahamowało samo. No, powiem szczerze, blisko mnie, ale działa, tak? Więc chyba się czepiać nie można. Dobra, no to pierwsza próba zakończona od razu sukcesem, tak więc cieszę się. W grupie Volkswagena na ogół działa to dobrze. No i w RS3 również działa to dobrze. Pokażę Wam jeszcze raz, żeby było widać odległość. Miejmy nadzieję, że teraz też zahamuje, żeby nie było lipy, że tutaj RS3 chwalę, a zaraz nie będzie hamowała. Monty Python uruchomiony i wkraczam przed maskę. Jestem sobie piechocień. Co to za określenie w ogóle? To było głupie. O, zahamowało. Co prawda stałem idealnie przed maską, ale nawet dość wcześnie. Ej, moja kochana małżonko. A my jeszcze raz to zrobimy teraz, ale z drugiej strony. Bo my tak lubimy kombinować, co nie? Do trzech razy sztuka, czy coś takiego. I idziemy. Siabadabadabada. No powiedzmy, że tym razem auto nie zahamowało. Nie wiem z jakiego powodu, ale poprosiłem małżonkę, żeby trzymała chociaż nogę na pedale przyspieszenia. Może tu jest pies pogrzebany i teraz auto zacznie hamować. Miejmy nadzieję. Chociaż kurde, to trochę takie głupie, nie? No bo nie zawsze... Musimy trzymać nogę na pedale przyspieszenia. Wkraczam przed maskę elegancko. Nie. Nie zahamował, więc działa 50-50. Czasami działa, czasami nie działa, więc trzeba liczyć na to, że jeżeli już będziecie musieli te hamowania awaryjne wykorzystywać, to po prostu akurat wtedy samochód zauważy pieszego. Nie daję ostatecznego werdyktu, ale widywałem pojazdy, gdzie działało to lepiej. Nowe Audi RS3 opróżnia kieszeni równie szybko, jak auto przyspiesza do setki. Cennik startuje od kwoty 283 tysięcy złotych, a więc RS3 jest o kilkanaście tysięcy droższa niż bazowy Mercedes A45S. Dziwi mnie trochę wybór elementów wyposażenia standardowego, bo nie znajdziemy w nim na przykład nawigacji czy kamery cofania, które są seryjne w Mercedesie, ale zamiast tego znajdziemy na przykład asystenta parkowania. Za wiele sensownych elementów wyposażenia trzeba tutaj dopłacać, przez co cena tego egzemplarza podskoczyła o 67 tysięcy złotych, a nie mamy w nim zawieszenia DCC, pakietu RS Dynamic Plus czy sportowego układu wydechowego. Z drugiej strony za pieniądze te otrzymujemy najszybszego hot hatcha z legendarnym silnikiem, który jest niesamowitym wulkanem emocji. Z trzeciej strony niektóre elementy możemy do auta domówić nawet po wyjechaniu z salonu, oczywiście po wykupieniu specjalnego abonamentu. I tak, stojącą tu RS3 w każdym momencie możemy wzbogacić o nawigację albo adaptacyjny tempomat. Nawigacja na miesiąc będzie nas kosztować 235 zł, a adaptacyjny tempomat będzie nas miesięcznie kosztował 67 zł. Miły gest, zważając na to, że za auto samo w sobie już zostawiliśmy 353 tysiące. Obawiam się trochę, że takie zagrania na większą skalę dopiero się zaczynają, a mikrotransakcje znane choćby z Electronic Arts zaczną się coraz odważniej rozprzestrzeniać na coraz to więcej elementów wyposażenia samochodu. Póki co cieszę się jednak, że w RS3 pozostawiono obłędny, niespotykany już silnik, dołożono napęd 4x4, który pozwala nawet na driftowanie, a największa wada modelu, czyli podsterowność, odeszła w zapomnienie. RS3 jest naprawdę niezwykłym hot hatchem, któremu bardzo trudno jest coś wytknąć. I takie jest właśnie.
nowe Audi RS3.